Rozmowy przy kawie, Artberg Cafe. Dzień dobry kochani, zapraszam do mojej wirtualnej kafejki Artberg Cafe na kanał YouTube. Każdy poniedziałek o 21.30, tym razem waszym i moim gościem będzie Laura Samojłowicz. Zapraszam również do polubienia i do subskrypcji. Dziękuję i do zobaczenia. Artberg Cafe. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Siedzimy dziś w Artberg Cafe i popijamy pyszną kawkę. Jeżeli chodzi o kawę, najbardziej lubię cappuccino, espresso. Lubię z mlekiem bez laktozy napić się kawy. Lubię poranną kawę mojej przyjaciółki Joasi. Fajnie jest się spotkać przy kawce i porozmawiać z przyjaciółkami. To o kawie. Ale tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o spektaklu Czarno to widzę, pomieszani, posortowani. Jest to spektakl, który mówi o tolerancji, o miłości. Ja gram dziewczynę na wózku, która uległa wypadkowi. Strasznie to przeżyła, ale chce śpiewać w słowiańskich słowikach, więc robi co może. Trzymajmy za nią kciuki, kibicujmy jej bardzo serdecznie. Sztukę napisał Marcin Szczygielski, reżyseruje Ewa Kasprzyk. No ja pracuję nad nową płytą, mam nawet taki numer cień, może was zainteresuje, może nawet zaśpiewam wam refren. Cień zmień w dzień, a rozpłynę się w nim. Cień zmień w dzień, a rozpłynę się w nim. Cień zmień w dzień, a rozpłynę się w nim. A Marek Kępa komponuje muzykę. Ja piszę teksty i śpiewam. Zapraszam was, premiera odbędzie się przy Krakacjanu. Mamy taką nadzieję. Byliśmy ostatnio w Dzień Dobry TVN. Byliśmy też w Pytaniu na Śniadanie. Także tyle u mnie. Skromnie mówiąc, bardzo się cieszę na ten spektakl, na tę pracę, która mnie czeka i na premierę, która się odbędzie 23 stycznia w Domu Kultury Świt. Bardzo was serdecznie zapraszam, ja i moi koledzy, którzy grają w tym spektaklu. I bardzo mocno was przytulam i ściskam z Artberg Cafe. Pozdrawiam. Laura Samojłowicz. Rozmowy przy kawie, Artberg Cafe.